No i witam Was z momentu, gdzie skończyliśmy ostatnim razem, w ostatnim odcinku. Zaraz będziemy wchodzić do baśniowej krainy, którą każdy pewnie zna gdzieś tam ze swojego dzieciństwa. Tak, zamknięta jest szafa, co może być aluzją już tutaj do Narni, ale jeszcze nam się podświetla tutaj obraz na czerwono. Zobaczmy, co tam się... O, schowane za ramą. Bierzemy... To będzie bardzo ciekawy, nawet jak na Wiedźmina, quest, ale będzie on dosyć długi, więc nie wiem, czy go nie rozbiję, chyba tak zrobię, na dwie części, bo nie pamiętam w tej chwili, ile on mi ostatnim razem zajął, przepraszam. No, ja się otworzyć. Jednak. Tutaj mieli wypowiedzieć jakieś zaklęcie, ale Regis nie pójdzie razem z Geraltem. Medalion Drga. No. I wchodzimy w krainę. Czy raczej do krainy. Regis? Regis? No i bardzo łatwo, jak zobaczycie dalej to miejsce, bardzo łatwo zrozumieć, dlaczego tutaj Anna Henrietta umieściła swoją siostrę. No tutaj po prostu nikt się do niej nie dostanie, nie? Tylko, że ta kraina była tak długo, nikt się nią nie zajmował, w sensie ten mag, który tworzył iluzję, co było w poprzednim filmiku powiedziane, że trochę tutaj się pewne rzeczy zwichrowały po prostu. No i widzicie, musimy podążać teraz tą ścieżką. Ale nie wariuje. Ta cała kraina to iluzja. Ale tak potężna, że nie sposób jej odczarować. No jest tutaj taki trochę kiczowaty klimat trochę, nie? Ale właśnie taki znany z tych wszystkich baśni, które zaraz poznacie. No przecież tutaj pojawia się czerwony kapturek, calineczka. Także bohater znany z nowych szat cesarza. Trzy świnki chyba jeszcze, o ile dobrze pamiętam. No i Rozpunka. Rozpunka? Tak, chyba Rozpunka się nazywała ta z tymi długimi włosami, po której włosach chodził Królewicz, nie? O, już widzicie skrzaty. Przeczytajmy, co jest na znaku. Wioska skrzatów, okej. Okay. Nie wiem, czy jak tutaj nie wlezę pod nich, to czy ich nie rozdeptam przypadkiem. Nie, dobrze. No bo tak było tam z jakimś bohaterem, ale niestety nie pamiętam, jak on się teraz nazywał. O, już coś się dzieje. Archespory w tej krainie, to dosyć dziwne. Jakoś się musiały tu przenieść. A konkretnie jeden, to nie jest źle. Zbadajmy jeszcze te zwłoki. O proszę, no aluzja teraz do Śpiącej Królewny, tak? I siedmiu krasnoludków. Jeden już łyknął nie to jabłko, co trzeba. Także niby to jest bajkowa kraina, jak się zaraz przekonacie, ale niebezpieczeństwa tutaj na nas czekają i to dosyć sporo. O proszę. Jeżeli pozwolicie, będę sączył kawkę, bo miałem dzisiaj ciężki dzień w pracy. No i jest Syjana. A tu oczywiście... Baba Jaga, nie? To sama go otwórz! No żywa reinkarnacja po prostu... postaci z bajki, nie? Warto też zauważyć, że te wszystkie postaci, które się tu pojawią, traktują Sianę tak, jakby ona była jedną z nich. Natomiast Geralta właśnie traktują wręcz przeciwnie. Tu chyba będzie jakaś walka właśnie z nią, tak. Zła wiedźma. No to już wiemy, kto tworzył archespory.
Nie wiem, ona zlezie do nas, czy nie? Nie wiem, może zaraz do Shilly de Tankerville złapiemy ją Wirden. Nie wiem, czy to podziała. Możemy spróbować jeszcze akcji. Nie, no to kusza Ravixa z czteroroga. Też nie. Cholera. Ale czekajcie, bo ona ma tą poświatę. A ona jej chyba schodzi co jakiś czas. Dobra, w momencie jak będzie rozlewać zupę, muszę ją trafić Ardem lub Igni. O, jest. Udało się. No, jak widzicie, całkiem sporo jej ciosów zadałem, więc drugi raz jak ją zwalę, to to już będzie po zawodach, myślę. Proszę, Pantera. Nie, moi drodzy, co mogę powiedzieć o Wiedźminie w porównaniu do Wiedźmina pierwszego, to na pewno to, że tutaj trzeba inwestować w miecze. Ponieważ w... O, jeszcze miotła mam pomokować? Nie. Ponieważ w jedynce przeszedłem całą jedynkę na jednym mieczu i to nawet tym, którym dostałem z Kaer-Morhen. Nawet udało mi się, nie wykonując tych trzech meteorytowych czerwonych meteorytów. A tutaj, no, bez dobrego miecza, no, to jest ciężko, zwłaszcza w tym dodatku, zwłaszcza przy tym modzie, którego mam na pełne doświadczenie, niezależnie od poziomu. Dziękuję. Gdyby nie wyupiekłoby mnie. O, poznaję ją. To ty? Kopalotki. No, bo cały ten świat w ogóle był stworzony dla dziewczynek, nie? Dla Siany i Anariety. Możesz odetchnąć. A dlaczego fasolek, to zaraz będzie powiedziane. Jakie znowu fasolki? Nie przerywaj, jeśli łaska. No, Jasiu, co się z nimi stało? Siana, ja... Wybacz, ale... Ale ja ich nie mam. Oj, coś kręcisz. Może się jednak pobawimy jak kiedyś, co? Na przykład w liska koło drogi. Nie ma rączki, nie ma nogi. Ta Siana to jest takie uosobienie femme fatale po prostu. Ona się nie boi. Trochę mi się kojarzy z Ewą Green, z postacią, którą gra Ewa Green w drugiej części Sin City. Nie wiem, skąd takie skojarzenie, bo w sumie nie zachowują się jakoś tak podobnie, ale to było takie pierwsze, co mi się rzuciło w oczy. Znajdę i jeszcze sobie porozmawiamy, rozumiesz? A teraz zmykaj. Ciekawe, czy Małgosia się już zjarała. A ty co tu właściwie robisz? To jest taka ironiczna odpowiedź, która aż pasuje do Geralta. Wiesz, zabrali mnie do Kaer-Morhen jak byłem chłopcem. Tam już nie było kiedy za mną. No jak myślisz, po co tu? Przyjść. Chodzi o Detlafa. Próbuję zmusić Annę Henriettę, żeby cię wypuściła. Poszczuł potwory na Beauclair. Cały on. No, ale nie fatygowałeś się tu, żeby zdać mi relację z najnowszych wydarzeń, prawda? Więc przejdź do rzeczy. Czy to nie oczywiste? Proponuję sojusz. Obojgu nam zależy. Nie wiem tylko, czy czas tutaj płynie podobnie jak w świecie rzeczywistym. Ponieważ wiadomo, jeżeli oglądaliście Narnię, to wiecie, że gdy tam minęło 10 lat, tam nie minęła ani minuta chyba, jak oni byli w tej szafie tam. No a tutaj jednak jest konkret zagrożenie, nie? Wampiry oblegają Beauclair i żołnierze Damiena sobie z tym kompletnie nie radzą. Jeden Fleder potrafi przeczerbić pół jego oddziału. To nie była część planu. Detlaf miał zabić tylko tych, którzy zawinili. Nikogo więcej. Niech będzie, Wiedźminie. Przyjmuję twoją propozycję. Sztama. Sztama, dawno tego nie słyszałem. No i tu oczywiście kilka opcji dialogowych.
To iluzja, tak? Mhm. Stworzona przez Artoriusa Vigo. Odgrywałyśmy tu za Nariettą scenki z ulubionych bajek. Ta wiedźma nie sprawiała wrażenia, jakby chciała się bawić. Magiczna entropia. Niepodtrzymywane zaklęcie zaczyna się z czasem rozpadać. Właśnie to, co wam mówiłem. Anna Henrietta wybrała niebezpieczne miejsce, żeby cię uwięzić. Pozory mylą. Bohaterowie bajek nie zaatakują mnie, o ile ich do tego nie sprowokuję. Ale ty jesteś tu obcy. Więc lepiej miej się na baczności. Skoro już o tym wspomniałaś, czym zawinili ci rycerze, których zabił Detlaff? Crespi, Dulac, Lacroix, Peyrac, Peyran. Nie lubię do tego wracać, ale niech będzie. W sumie powinieneś wiedzieć. Kiedy rodzice się mnie wyrzekli, to tym rycerzom powierzono misję wywiezienia mnie poza granice księstwa. Wykonali ją bez... No i wszystko już nabiera sensu, nie? Wiesz, takie dostali rozkazy. A rycerze są tam bardzo lojalni. Nie dostał rozkazu, żeby nie kwestionują rozkazu. Do nieprzytomności przy pierwszej próbie ucieczki. A Dulac nie miał instrukcji, żeby mnie głodzić i lżyć. Jednego się wtedy nauczyłam. Rycerze nie zachowują się po rycersku, kiedy nikt nie patrzy. No to trochę się nie dziwię w sumie. Bądźmy dla niej wyrozumiali, dlatego że wtedy mamy chyba większe szanse na to zakończenie dobre. Chyba najlepsze, to do tego ja się przymierzam. Wygnano cię z powodu klątwy czarnego słońca, prawda? Mhm. Okrutne księżniczki, mutantki. Musiałeś o nas słyszeć. Ba, jedną z was nawet spotkałem. Renfri. Widzicie, no to wtedy, jak pierwszy raz spotkaliśmy Sianę, to wam o niej mówiłem. W poprzednich filmikach. Ale czy z powodu rzekomej klątwy, czy przez to, co przeżyła? Sam zadaję sobie to pytanie. Zabiłeś ją, prawda? Nie miałem innego wyjścia. Zabawne. To samo powiedziała matka, kiedy kazała wygnać mnie z domu. Rzeźnicy z Blaviken tak mają. Tłumaczysz mi w końcu, o co chodzi z tymi fasolkami? Mhm, pewnie. Tylko uzbrój się w cierpliwość. Z tej krainy są dwa wyjścia. Moja ukochana siostrzyczka jednym z nich zablokowała. A od drugiego, który jest tam, w chmurach, postanowiła mnie odciąć, ukrywając fasolki. Te fasolki też były w jakiejś bajce. Ten chłopiec... O. To był Jaś, od Jasia i magicznej fasoli. I ta fasola potem rośnie i on gdzieś tam wychodzi. Spiął się po gigantycznej łodydze do skrytego w obłokach zamku Olbrzyma. Aha, i my zrobimy to samo, jak tylko ustalimy, gdzie Anarietta pochowała te pieprzone fasolki. W sumie są. Czerwona, niebieska i żółta. Aha, a z jednej to nie wyrośnie? Nie, bo musi być dokładnie tak jak w bajce, jasne? No, to chodźmy poszukać Józia. Może faktycznie będzie umiał nam pomóc. Ty przodem. No to lecimy na Szczecin. Józio zwykle kręcił się na polanie u podnóża góry. To kawałek stąd, na prawo od domku wiedźmy. O, to chyba lód po tej wiedźmie. No my lecimy dalej. To co właściwie dzieje się w mieście? Leje się krew, więc musimy się śpieszyć. Oj, w krainie bajek czas płynie inaczej. Możemy tu siedzieć i tydzień, a na zewnątrz minie tylko kilka minut. No, to jesteśmy spokojni. Uważaj, ale jesteś paskudny. O, skrzaty? Skrzaty, serio? Kurde. Ale Sienna nam pomaga z mieczem. Tak, no, ta jej postać to jest wyraźna aluzja do Renfri. Czy też Dzierzby, jak niektórzy mogą pamiętać z książek, taka jej była ksywka, Dzierzba. I chyba nawet był taki eliksir, nie wiem właśnie czy w trójce, czy w jedynce na pewno. No i teraz popatrzcie na tą krainę w pełnej okazałości. To jest po prostu... Złapmy je, to nie trzeba będzie wszędzie łazić na piechotę. Ja biorę różowego.
No i będziemy pomykać na jednorożcach. I to jeszcze na oklep. Przypomina mi o dzieciństwie. Tam nie jest goła o czym. Geralt na jednorożcu. Siedzę na koniu. Masakra. No i przypatrzcie się tej krainie. Jeszcze tęcza jest, proszę. No. Wiecie, czasem mi po prostu brak słów, nie? O, Józia atakują wilki, to może mu pomóżmy. A tu Irden mi się niechcący włączył, miał płyn. A strasznie wytrwałe te wilki, coś. O co to chodzi? Aha, może złego miecza używałem. Tak, no bo wilki tutaj nic nie działa widocznie na ten, na miecz stalowy. Jeżeli to jest taki wytwór, to jest po prostu tylko srebrny nas ratuje. Okej, okay, zasiekane. Spokojnie, już po wszystkim. Wcale nie! Tam jest jeszcze jeden wilk! Za tobą! Nie przejmuj się, on zawsze kłamie. A, to ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki, aż ludzie przestali mu wierzyć. Ten sam. Słuchaj, mało. No tego akurat nie pamiętam. Mówił, że wiesz, co się stało z jego trzema faculkami. Wcale się nie wiem! A w ogóle to uwaga na wilki! To będzie ciekawa rozmowa. No dobra, do rzeczy. Załóżmy przez chwilę, że jednak wiesz, co się stało z czerwoną fasolką. To gdzie mogłaby być? O, na pewno nikt jej nie połknął. O, nie, nie, nie! Na pewno! Wilk? Ten od czerwonego kapturka? To kim byłby ten nikt, co jej nie połknął? Człowiekiem! Najbardziej ludzkim człowiekiem w całej bajkowej krainie. Ludzie! Wilki! Chodą! Na pewno nie słyszałeś, co się stało z niebieską fasolką? Może jednak sobie przypomnisz. Podobno leży gdzieś tam, w szczerym polu. Tak po prostu? I nikt jej nie pilnuje? To nigdy nie jest takie proste, aż na pewno nie w Wiedźminie. Jesteś pewien, że zupełnie nic nie wiesz o żółtej fasolce? Jest gdzieś bardzo, ale to naprawdę bardzo głęboko. Właściwie to całkiem pod ziemią. I kto ją ma? Łysy parobek, który wcale, ale to wcale na nikogo nie czeka. W ogóle. Ludzie! Wilki! Wilk! Facepalm Geralta widzę aż stąd. Ukroję cię na kawałki i skarmię nimi ryby, rozumiesz? Dobra, no dobrze, że już koniec tej rozmowy, bo... Uważajcie na wilki! Trudny rozmówca. Bo ja wiem. Wystarczy wziąć poprawkę na to, że zawsze kłamie. A właściwie mówi przeciwieństwo prawdy. No i tu w zasadzie po każdej takiej interakcji jest jakaś taka rozmowa z Sianą, która też pokazuje nam jej punkt widzenia. Dlaczego jest, zachowuje się tak, a nie inaczej. To jest chyba dodatek, który najbardziej obrazowo pokazuje, chyba nawet bardziej od podstawki. To, że nie ma wyborów dobrych i złych, tylko no po prostu są wybory i ich konsekwencje. No i już tak zwane oklepane najbardziej chyba do granic możliwości mniejsze zło. Musiałeś uwielbiać to miejsce, co? Z początku, ale dzieci szybko się nudzą. Nawet herbatka z księżniczkami w końcu staje się rutyną. Dobra, wtedy? Może najpierw... dom babci. Wymyślałam nowe zabawy. Na przykład, co się stanie, kiedy każe złotej rybce wyjść na brzeg? No, szybciej ty! A właśnie,
Przydałyby się im imiona! O, skrzaty. Ten model poruszania się skrzatów trochę mi przypomina Neckery z drugiego Wiedźmina. Chociaż no, w trzecim przecież też były. Nie. Były? W drugim były. W trzecim chyba nich nie było. Dobra, zobaczmy co nas tutaj czeka. Zły wilk. Słuchaj, no, możemy porozmawiać. Ciszej, kurwa, moja głowa! Słowo daję ostatni raz. Zły wilk na kacu. O Boże. O, siana, kupela. Ludzie z CD Projektu Red powinni po prostu zawodowo zajmować się interpretacją różnych bajek, legend i podań na dzisiejsze warunki, bo to jest genialne. Zawsze możesz napić się z nami. Co? Teraz? Daj spokój, mam takiego kaca, że ledwo stoję. Wiesz co mówią? Klin klinem. Nie mam mowy. A co ci się tak na picie zebrało? Chcesz znaleźć jakieś smutki? Nie chcę być wścibski, ale na moje oko nie wyglądasz zbyt księżniczkowato. Wydziedziczyli mnie. Wygnani. Rodzinna niesnaski. Widzę, poziom humoru bardzo się wyrównuje z Jany i Geralta. Dostałem jedną na przechowanie, ale... Gdzie ona jest? Mów! Cii, nie tak głośno! Mogę głośniej. Mogę też sięgnąć po inne środki perswazji. No jasne. A ta już z groźbami. Cała siana. Słuchaj, ja tu jestem od tego, żeby odgrywać bajkę. Chcesz się bawić, proszę bardzo. Ale to nie będzie takie łatwe, bo tak się składa, że czerwonego kapturka trafił szlak. Że co? Tyle razy rozcinali mi brzuch, zaszywali mi w nim kamienie. Zołzie. Że jak zostawiliście nas samych sobie, postanowiłem odwdzięczyć się tej małej Zołzie pięknym za nadobne. Czerwony kapturek leży na dnie studni, razem z myśliwym. W związku z tym nie możemy się bawić, a ja nie mam obowiązku z tobą rozmawiać o fasolce, ani o czymkolwiek innym. Więc daj mi spokój. Won! No i Geralt będzie nurkował znowu. Jakiś nerwowy ten wilk. Ja tam mu się nie dziwię, pomyśl tylko. Został obsadzony w roli złej postaci, choć wcale tego nie chciał. I Sianna się trochę porównuje pewnie do niego teraz. Pieski los, mówię ci. To co teraz? Nie bój się już, ja się z nim pobawię. Tylko potrzebuję tego kapturka. W sensie elementu ubioru, nie trupa dziewczynki. Taką miałem nadzieję. Chciałeś mi pomóc uciec? To proszę, wykaż się. Skocz do studni i go wyłudź. No ruchy, ruchy! Zawsze to Geralt musi moknąć. A od tego są przecież kobiety. No dobra. Czas skoczyć do studni. Połamanie nóg. A i co my tu mamy? O, jest dokładnie pod nami, widzę. Coś. Tak. Odwdzięczył się tej małej Zołzie. Ło, nieźle. Widzicie to u góry? Udany. Patrz, co mam. Nie twój rozmiar. Ja go wezmę. Uładnij mi. Brałbym.
Całkiem, muszę powiedzieć. Wracajmy do złego wilka. Niech zgadnę. Wcielisz się w rolę wnusi? A ty w myśliwego. Znowu wy? Mówiłem chyba wyraźnie, że nie będę z wami gadał bez czerwonego kapturka. Nic nie szkodzi. Siana zajmie jego miejsce. Co? No nie mogę wam zabronić. Więc... Wnusiu, podejdź na tu bliżej. Ale babciu, czemu masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, kochanie. A czemu masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła całą objąć, wnusiu. A czemu masz takie wielkie zęby? Żeby cię łatwiej zjeść. Kurde, szkoda mi z nim walczyć, bo już w sumie go polubiłem trochę. I co on się na Sianę uwziął? Chodź tu. Stań z kimś równym sobie. Latek. No. Szkoda mi go. Pamiętasz, co Józio mówił o czerwonej fasolce? Mają człowiek, na pewno jej nie połknie. Trzeba otworzyć brzuch. Kapsle, sztuczna szczęka, korkociąg, owiec, sztuczna szczęka. Czerwona fasolka. No i jedna z głowy. No, to jesteśmy krok bliżej celu. No co? Zastanawiam się, czy jesteś wyjątkowo dyskretny, czy te wasze mutacje wyprały cię z ciekawości. Naprawdę nie jesteś ciekaw, co było dalej? Po tym, jak no i tak jak mówiłem, po każdej takiej akcji będzie taka interakcja z Sianą. Skoro sama poruszasz ten temat, chętnie posłucham. Skończyłaś na tym, jak cię wywieźli. Fajny jest ten pancerz Geralta. Kawalerowie tu są. Zatrzymali się dopiero w Puszczy Kerdu. Tam mnie zostawili. Samą, bez grosza, w podartej sukni z koronek. A właśnie zaczynały się mrozy. Liczyli pewnie, że coś mnie zeżre. Albo zrobię wszystkim uprzejmość i sama zdechnę z głodu. Ale jak zwykle zawiodłam pokładane we mnie nadzieje. Tydzień błąkałam się po lesie. Byłam sina z zimna. Obgryzałam korę z drzew. Wreszcie zobaczyłam światełko między drzewami. Obóz. To byli bandyci. Brodaci, pijani, brudni od krwi. Byłam pewna, że mnie zabiją. Zgwałcą. Albo jedno i drugie. Ale tak się nie stało. Nie. Wtedy się przekonałam, że morderca może być lepszym człowiekiem niż rycerz w lśniącej zbroi. Przygarnęli mnie. Wyjechaliśmy do Nazairu, a ja... Robiłam, co mogłam, żeby się odwdzięczyć. Szybko awansowałam. No, jej historia jest niemal identyczna z tą historią Renfri, nie? Ona też miała za sobą ciężką przeszłość, a potem nagle stała się hersztem bandy, nie? Może powinnam była zapomnieć o tym wszystkim. Ale ja tak nie potrafię. Ciągle czuję wściekłość, jakby to wczoraj mnie wygnano. I wiesz co? W końcu pomyślałam, że skoro chcieli potwora, to dostaną potwora. Sporo przeszłaś. Tak. A moja siostra w tym czasie deptała winogrona i gziła się z minstrelami w pierzynach. Ale to nie ona cię wygnała. I nie za to mam do niej pretensje. Trochę mi się przypomina ten cytat z Suicide Squad, z tego filmu, który miał premierę w tym roku, chyba w tym. Albo w zeszłym, już nie pamiętam w tej chwili. Który powiedział właśnie Killer Croc, że ludzie tak długo robili ze mnie potwora, aż się nim stałem, nie? To jest trochę takie...
Wiecie, prawdziwe, nie? Płotka ma nagle z... A skąd ona? Co to się dzieje? Chyba jakiś bug. Dobra, co mamy dalej na liście? Jakieś trzy niedźwiadki, nie pamiętam tego, ale jest to niedaleko, więc może się za to weźmy. Trzy stołki, trzy łóżka, trzy nic. Jedne trochę za duże, inne za małe. A część za mraz. Miała złote, ładnie przystrzyżone włosy. Reszta ciała tak zmasakrowana, że ciężko cokolwiek stwierdzić. A dobrze jej tak. Zawsze wszystko brała bez pytania. Fasolki nie ma, no nic. Szukamy dalej. Aha, bo tu srebrny chyba nie... Znaczy ten, stalowy chyba nie działa. Tak, srebrny. Chyba najmniejszy pad. Uważ mi się. Miecz tutaj zeszczępił. To tu ich chyba nie było. Więc lecimy dalej. Udamy się teraz może do trzech świnek. Jezu, ślicznie tu jest. To nie jest duża kraina, ale jest bardzo fajnie zrobiona. Błędny ognik. Chyba chce mi coś pokazać. Uważaj, nie można im ufać. Zobaczmy co... Wolnie. Co chce nam pokazać ognik. Może jakiś ciekawy przedmiot dostaniemy. Albo pewnie nas prowadzi w pułapkę i... Ale jedno nie wyklucza drugiego w sumie. Ten rycerz nie wygląda jak z bajki. Ciekawe, jak się tu zabłąkał. O, proszę. Czas natykałyśmy się na takiego zamawietu. Błędnych rycerzy. Proszę. Co my tu mamy? Zbroja tu są. Jakiś fajny mieczyk. Broń stalowa. No nieźle, nieźle. Jakby wyglądał pancerz na Geralcie? Statystyki ma konkret, ale no... Nie ten typ. Więc niektórzy zakradali się do bawialni i wchodzili tutaj w poszukiwaniu swojej tamulki z bajki. A potem dopadły ich skrzaty. Co za ironia. No dobra, i mamy kolejny mieczyk do kolekcji. Jedźmy dalej, odkrywajmy tą krainę troszkę. Poznajesz? To z tej bajki o smoku wyzimskim, co go cwany szybciej podstępem pokonał. A pewnie. Co chwilę jakiś wioskowy przygód próbuje go naśladować. A potem ja sprzątam. W środku w połowie strawiona owca. Wypchana siarką i smołą. No tak, wiadomo. Ale fasolki nie ma. Nie brzydzisz się tak grzebać w gnijącym trupie? W porównaniu z tym, jak walczyłem z Zeuglem, to... Boże, ten Zeugl naprawdę zapadł Geraltowi w pamięć, bo przy każdej możliwej... w każdym możliwym momencie po prostu o nim przypomina. No i już jesteśmy na terytorium trzech świnek, jak widzicie... Domki świnek, kojarzysz, nie? Dwa domki są już rozwalone. Wygląda na to, że wilk zdmuchnął już im domek ze słomy i drewna. No. Został murowany. Powinniśmy tam zajrzeć. Pamiętasz, co mówił Józio? Jedna z fasolek leży w szczerym polu i pilnuje jej trzy razy nikt. Ta może być to. No. Czyli co, trzeba zapukać pewnie? A nie, trzeba walnąć Ardem. No tak, i teraz pokonać świnię. Jezus. Tylko, że one się zachowują jak dziki. Trochę tutaj chyba jest aluzja do filmiku, którego nagrywałem, to wesele z serc kamienia. Niedźwiedź, niedźwiedź, chuj nie niedźwiedź. Dzik, ślepy chuju, czy jakoś tak. Boże, no ale koń syjany to już naprawdę, przepraszam, jednorożec. To już przegina pałę.
odpadła w końcu. Tu magiczny pył. Tu też magiczny pył. To chyba przy zwłokach nie będzie fasolki. A, tu jest fasolka. No. Zły wiedźmin chucha, udmucha i proszę, mamy fasolkę. Niemożliwe. Co niemożliwe? To ty masz poczucie humoru? Szczątkowe, ale tak. Ma. No proszę, człowiek niespodzianka. Co tam jeszcze kryjesz w zanadrzu? Dwa miecze. Na przykład całkiem nieźle śpiewa. O pannach z Gimbowaru, rzecz jasna. Ale to może... Tak, nawalony Geralt. Mam to na kanale zrobione, zlecenie na wampira. Filmik trwa około 5 minut, więc możecie sobie ogarnąć, jak nawalony Geralt właśnie śpiewał o trzech pannach z Vicovaro. To jest już chyba niemal legendarne. O proszę. A tutaj widzicie właśnie cesarza, nowe szaty cesarza, który myślał, że ma niesamowite szaty na sobie. Kawaler starej daty, co? Lubię tak. Tak. Moje nowe szaty są wprost olśniewające. Naprzód. Porozmawiamy sobie z dziewczynką z krzesiwami. Ponieważ nie jest to tak jakby obligatoryjne zadanie, w sensie... Czekajcie, co tutaj jest? Jakaś mała wioska, to pewnie nic istotnego. Do tego... O Jezu, znowu skrzaty. Nie dadzą mi skończyć po prostu myśli. Dobra, chwila. No, wszystkie padły. Kończąc myśl, zadanie dziewczynki z krzesiwami nie jest obligatoryjne, ale jest niezbędne do wykonania, do najlepszego zakończenia, do tego, do którego dążę. Dlaczego, zaraz się przekonacie. Jak widzicie, zbliżamy się już do jej wioski. Tu sobie stoi ta dziewczynka. Przy okazji mamy tablicę z ogłoszeniami. Zajrzyjmy sobie na nią z ciekawości. Czyli to bucik. No to wiadomo. Informator poszukiwany. To brzydkie kaczątko. O, to dziewczynka właśnie. Nie pamiętam, co to jest. Wiedźma, no to wiadomo. Baba Jaga. No. A my sobie porozmawiajmy z dziewczynką z krzesiwami. Naprawdę będziesz się tym teraz zajmował? O, nawet zadanie poboczne mamy. Nie powinien zostawiać drobiu w potrzebie. Natomiast dziewczynka z krzesiwami to będzie quest na miejscu, więc... Może działeczkę fisteku? To jak będzie? Przypomnij, z jakiej jesteś bajki? Kiedyś sprzedawałam krzesiwa, ale wiecie jak to jest. Interes szedł słabo, więc... Trzeba iść z duchem czasu. A wam czego trzeba, kochani? No mówcie, śmiało. Magicznych fasolek. Masz jakieś? O ile to nie jest nazwa jakichś prochów, to nie bardzo. Ale może chcesz... Hej, skąd masz tę wstążkę? Właśnie o tą wstążkę chodzi. Syjana musi ją mieć. Tłumaczysz mi, o co chodzi z tą wstążką? Nie ma o czym mówić. Dostałam ją od Artoriusa Vigo, jak byłam mała. Miała mnie chronić przed złem. Jak widać, niezbyt się sprawdziła, bo skończyłam, jak skończyłam. A jednak ci na niej zależy. Jakby to powiedzieć, nie mam zbyt wielu pamiątek z dzieciństwa. A ta wstążka przypomina mi stary... Tą wstążkę Syjana musi mieć i musimy ją zdobyć dla niej. Obrzątna, młoda. Może jednak oddałabyś Janie tę wstążkę? Za darmo? To ja daję pierwszą działkę, żeby potem wracała. A za wszystko inne każę sobie płacić. Takie są zasady. Nawet jak ładnie poproszę? Jak
mnie poprosisz, to możemy o nią zagrać w karty. No tak, nawet w bajkowej krainie bez gwinta by się nie obeszło, nie? No to gramy w karty. Dobrze, zagrajmy. Jak przegrasz, to oddajesz wstążkę. Nie rób sobie nadziei. W gwinta nie mam sobie równych. Skellige nie zagramy. Zagramy moimi ulubionymi Królestwami Północy, standardowo. No, nagra Skojatel, to szybko mi pójdzie. No i w zasadzie już. No i to nam da gwarancję bezpieczeństwa Syjany w dalszym ciągu gry. Bo przecież nie zrobiłeś tego z dobroci serca, prawda? Niczego nie chcę w zamian. Ja... Dzięki. O proszę, to też jest jakiś bajk, koziołek, matołek, nie? Dobra, zróbmy sobie teraz zadanie poboczne. I to będzie tyle na ten odcinek, bo już się trochę przedłuża. A resztę sobie po prostu skończymy tą krainę w drugim odcinku, w drugiej części. Domu jej nie ma. Pióro złamane. Oczywiście bez trybu tego wiedźmińskiego się nie obeszło. Pierze. Gęś musiała mocno bić skrzydłami. Uważaj, skrzydłami. Okej. Okay. Ej, patrz, tam między drzewami. Jakiś obóz czy coś? Bandyta. I na nich także stalowy miecz nie działa. A to room size jest. A, no to wszystko jasne. No to bandę room size'a żeśmy właśnie skasowali. Znaczy jeszcze nie, ale już prawie. Okej. Latce ją trzymali? Lepsze jaja złoży na wolny drugi? Klucz do klatki. Mam go. I gęś uwolniona. Dobrze, że wywiesiłaś to zlecenie. Inaczej bym cię tu chyba nie znalazł. A to nie wiem z jakiej to bajki. O Jezus, jakie... O ja... Ja pierdzielę, masakra. Żeby wszyscy zleceniodawcy byli tacy hojni. I teraz... magiczną fasolkę. O Jezus, Geralt ze złotym jajem będzie biegał, masakra. No. Naprawdę przyjechałeś tu aż z północy z powodu zlecenia na bestię? Taka praca. Nie wierzę. Musiało być coś jeszcze. W sumie... Spędziłem kiedyś w Bokler kilka beztroskich miesięcy. Wspomnienia. Może dlatego mnie tu ciągnęło. No tak. Jeśli raz odwiedzisz Susan, zawsze będziesz chciał wrócić. Tak, moi drodzy, i tym optymistycznym akcentem zakończymy tą pierwszą część pobytu w baśniowej krainie. W następnym odcinku kontynuacja oczywiście, na którą was już teraz serdecznie zapraszam. No i widzimy się niedługo. Dzięki, cześć, hej.